bo nie muszę myśleć codziennie, kurczę, skoro chcę zarabiać te 100 tysięcy tam w 2030 roku, no to co ja muszę po kolei zrobić, żeby te 100 tysięcy móc zarabiać? No to to mi to bardzo w tym pomaga. Moja popołudniowa dawka naturalnych dupoloczy. Nie naturalnych. Legalnych. Dzisiaj jest niedziela, a w niedzielę robię podsumowanie swojego tygodnia i też zaplanowuję sobie rzeczy na cały kolejny tydzień, ale w oparciu o moje cele. A więc zobacz, ja swoje cele rozpisuję w takiej specjalnej tabeli, którą mam przygotowaną właśnie głównie po to. To jest tabela zaczerpnięta ze sposobu osiągania swoich celów metodą 3 poziomy, którą zaczerpnąłem od Mirka Burnejko. O co chodzi w tej metodzie? Zobaczcie, ja sobie wyznaczyłem pewne cele, spisałem sobie to, co chcę osiągnąć w swoim życiu i do kiedy to ma się stać. Tak jak tutaj widzicie, każdy z tych celów nazwany jest osobno, tak, abym wiedział dokładnie do czego zmierzam. Ja niektóre tutaj oczywiście Wam zamarzę, żeby nie było ich widać, bo niektóre są no, dość prywatne, ale większość z nich Wam zostawię. I zobaczcie sobie, tak jak na przykład tutaj mam cel jak delegowanie. Deleguję wszystkie swoje zadania, wszystkie, które mam i to się musi wydarzyć do 2025 roku. Albo pierwszy cel, zarabiam 100 tysięcy miesięcznie i to się musi wydarzyć do 2030 roku. Albo mam ważę 60 kilo i to się musi wydarzyć do 2023 roku. Wszystkie te cele, które zaplanowałem, są zaplanowane tak, aby mógł gdzieś tam osiągnąć, oczywiście w czasie. I te daty tutaj nie są zebrane przypadkowo, dlatego że w kolejnej mojej zakładce mam je rozpisane na tak zwane właśnie poziomy. Poziom pierwszy, drugi i tam zaraz zobaczycie trzeci. Jak mam ten swój cel główny, czyli na przykład właśnie weźmy sobie to, że mam... pracuję 2 godziny dziennie, tak? Pracuję 2 godziny dziennie i to się musi wydarzyć do 2030 roku. No ale wcześniej, żeby to się wydarzyło, ja muszę sobie to powoli wprowadzać. Muszę najpierw pracować 8 godzin dziennie do 2023 i to jest mój pierwszy poziom, który muszę osiągnąć. I widzę, że moim drugim poziomem jest to, że pracuję tylko 5 godzin dziennie, ale to się wydarzy dopiero w 2026 roku, tak żebym mógł w 2030 roku już przejść do 2 godzin pracy dziennie. Czy na przykład to, że podróżuję 4 razy do roku gdzieś, w 2026 roku, no ale wcześniej muszę podróżować gdzieś 2 razy do roku, w 2024, żeby znaleźć sobie na to czas, albo kiedy mam właśnie ten cel tego, że chcę medytować przez 365 dni, 10 minut dziennie, to mam nadzieję, że to się wydarzy w 2024, no ale wcześniej muszę mieć taki cel jak przez 3 miesiące ciągle, codziennie w 2023, no i tutaj jeszcze medytacja codziennie przez tydzień w 2022 roku. Ja już właściwie ten cel osiągnąłem, więc zaraz Wam pokażę, co się stanie, jak taki cel osiągnę, ale mniej więcej tak to wygląda. To potem ja taki mniejszy cel rozbijam jeszcze na coś takiego, czym jest czas. Czas, czyli zobaczcie, wszystkie te moje rzeczy, które tam mam rozplanowane, one też są rozplanowane w czasie. Na przykład mamy 2022 rok, 2023, 2024, tak? Na przykład, gdzie mam taki cel jak źródła dochodu, wiem, że w 2022 roku muszę mieć 2 takie źródła dochodu. Albo, że muszę w 2022 roku wydelegować wszystkie moje zadania niezwiązane z lekcjami. Albo w 2023 muszę mieć wydelegowane połowę swoich zadań, które robię. Potem wszystko to jeszcze bardziej mam rozbite na poszczególne lata, ale już na miesiące. I tutaj Wam pokażę tylko, jak to będzie wyglądało w miesiącu. Teraz mamy oczywiście październik jeszcze, potem będzie listopad, grudzień i tak dalej. I tutaj też mam mniejsze zadania, w których muszę zacząć. Tak jak mam ten swój cel, czas pracy, gdzie tam moim tym celem na 2030 rok jest to, żeby pracować 2 godziny dziennie, to ja od tego miesiąca muszę zacząć w ogóle mierzyć swój średni czas pracy w ciągu dnia. Dopiero w następnym miesiącu będę dążyć do tego, żeby było tego 9 godzin dziennie, bo póki co pracuję powyżej 10 godzin, jak tam sobie mierzę, w sensie czas, który poświęcam na pracę wszelaką w ciągu dnia, później chcę, żeby tego było troszeczkę mniej,
i tak dalej. Czy, tak jak tutaj mam w 2022 w październiku, muszę oddelegować posty i zeszyt. Zeszyt to jest coś, czego jeszcze, o czym jeszcze nie wiecie, ale to jest taki tajny projekt, on się będzie dział i muszę go w październiku skończyć oddelegowywać. Już z Gabi nad tym pracujemy, posty są oddelegowane, zeszyt powoli też, ale w listopadzie mam do oddelegowania cały mailing i to też już się będzie powoli działo, bo już Gabi wie, co się po kolei będzie działo. Tu mam taki projekt, gdzie wiem, że muszę stworzyć sekwencję maili w październiku, to już się dzieje, potem muszę odpowiednio ustawić reklamy w listopadzie, to będzie się działo, musi ruszyć sprzedaż z tych reklam w grudniu, no i tak potem, aby móc mieć stabilny dochód z tych produktów i żeby to wszystko się cały czas gdzieś tam rozwijało. To są takie jedne z moich mniejszych celów, ale to tak jak te właśnie zarobki, muszę miesiącem zarobić piątkę miesięcznie, po to, aby już w 2022 móc zarabiać szóstkę, potem dyszkę, nie? Tak, tam był ten jeden z moich celi, żeby w 2023 roku już zarabiać dychę miesięcznie. W czasie, gdzie zobaczcie, tych zadań później mam już troszeczkę mniej, nie? Tam na 2027 rok posiadam 10 niezależnych źródeł dochodu, rok wcześniej już pracuję tylko 5 godzin, podróżuję 4 razy do roku, codziennie jadam w restauracji. To są takie moje mniejsze cele, które no niektóre niestety macie zamazane, bo to są cele tajne. Ale o co z nimi chodzi? Jak ja przechodzę dalej do pracy nad tymi celami? To zobacz. W każdym tygodniu ja sprawdzam sobie, co jakby mam w tym miesiącu do zrobienia i takie jedno zadanie mniejsze dzielę sobie na jeszcze mniejsze elementy. Ja później dokładnie w telefonie spisuję sobie te rzeczy, które udało mi się zrobić w ciągu danego miesiąca. Na przykład właśnie, czy mierzyłem swój czas pracy, tak, jest zmierzony, czy ten research o źródła dochodu zrobiłem, czyli jakie mogą być te moje źródła dochodu dodatkowe, tak, zrobiłem sobie to i wiem, że w przyszłym miesiącu mogę już lecieć z tym, aby mieć dodatkowe źródło dochodu, jeszcze jedno zrobić. Czy na przykład to, czy oddelegowałem posty, tak, są oddelegowane. To, co mogę w przyszłym tygodniu zrobić, aby ten cel tutaj osiągnąć. No i tam sobie mogę dokładnie to rozpisywać. Czy na przykład mam stworzoną sekwencję maili, to już to zadanie mogę całkowicie wyrzucić z tego miesiąca, dlatego że sekwencja maili jest już ukończona. Więc mogę przejść powoli do zadania numer 2, w sensie na listopad, czyli ustawiam reklamy, tak aby mogło to się dziać. Wszystko tam. Czy na przykład zadanie to z tą książką raz w miesiącu, no tutaj pewnie dostawię sobie to na czerwono, bo mi się nie udało tego zrobić, a więc na kolejny tydzień dopiszę sobie do listy zadań to, aby zrobić to w kolejnym tygodniu, bo już tu mamy cały tydzień października, więc jeszcze to zadanie mam do zrobienia, bo to wszystko później ja sobie jeszcze rozpisuję w Asanie. Może uda mi się pokazać Wam moją Asanę. Tutaj mam oczywiście rozpisane wszelkie projekty. Czy to jest projekt taki, który dotyczy tego, co się dzieje w firmie, czy to są sprawy związane właśnie z mailingiem, z zeszytem tajemniczym, czy rzeczy, które mamy tylko z Gabi do omówienia, ale mam też swoje prywatne i coś takiego jak właśnie cele. I później te cele ja sobie rozpisuję tutaj, nie wiem czy widzicie, na całym tygodniu, nawet jeszcze weekend sobie włączymy. Tak, o, na przykład z zadaniem na dzisiaj powinny ten nam się pojawić na 23, a nie wiem czemu się nie pojawiło, planowanie, podsumowanie tygodnia. I wszystkie tutaj te rzeczy sprawdzam sobie, czy one wszystkie dokładnie idą tak, jak być powinny. Albo niektóre pewnie Wam zamazałem, bo są to tajemnicze projekty, których pewnie być może jeszcze nie możecie widzieć. I staram się tego jednak pilnować, żeby z dnia na dzień patrzeć sobie dokładnie, co udało mi się zrobić, zakreślać to, żeby cały czas te moje postępy szły do przodu. Tak, żeby te cele, które sobie określiłem, te grube, to są wielkie takie krowy, nie? Te różne cele, które są tutaj, to są potężne krowy, które wiem, że muszą być rozbite na mniejsze, aż do poziomu wręcz dnia, gdzie z poziomu dnia mogę później sobie to rozbijać na jeszcze mniejsze rzeczy. Więc
co tyle. Tak się prezentują moje cele, moje plany. Ja zaraz muszę rozpisać sobie plany na ten tydzień, tak aby one szły zgodnie z tymi moimi założeniami, z tą mapą. Daj znać, czy ty robisz sobie takie plany, cele i gdzieś tam według nich dążysz, czy żyjesz na totalnym takim flow, co życie przyniesie, co dzień przyniesie i tak po prostu lecisz. Czy masz gdzieś zaplanowane różne rzeczy? Daj znać, czy coś takiego według ciebie jest wartościowe. No i czy twoim zdaniem takie wyznaczanie sobie celów jest ważne i czy to ma sens? Ja mam akurat bardzo słabą pamięć, więc mi to pozwala ustabilizować sobie wszystko to, co się dzieje w ciągu mojego całego tygodnia, miesiąca, no ale też oczywiście dnia, co ja każdego dnia muszę zrobić i to mi pozwala oszczędzić mnóstwo czasu, no bo nie muszę myśleć codziennie, kurczę, skoro chcę zarabiać te 100 tysięcy tam w 2030 roku, no to co ja muszę po kolei zrobić, żeby te 100 tysięcy móc zarabiać? No to to mi to bardzo w tym pomaga. Dzisiaj mało przebitek, mało różnych rzeczy, bo się mało działo w ciągu dnia i głównie odpoczywałem, bo od tego mam weekend, oczywiście tam jakieś lekcje w międzyczasie i tak dalej, ale bardziej odpoczynek. Jutro spróbuję nagrać coś takiego o wiele bardziej interesującego, ale wydaje mi się, że może takie rzeczy też będą dla was interesujące, jak sobie gdzieś tam wszystko zaplanować. Dam wam znać w 2030 roku, czy te moje cele udało się osiągnąć, czy nie, ale już jeden z nich mogę sobie zapisać jako osiągnięty. Mam go osiągnięty. Dam wam znać, jak się będą kolejne cele realizowały. Trzymajcie się, cześć!